Nazywam się Juliusz Chrząstowski. Jestem krakowskim aktorem. Jestem krakowianinem, ale nie Krakuszem. Od 16 lat jestem częścią narodowej sceny Starego Teatru, który jest na wskroś krakowski, dlatego od 16 lat jestem Kraków. Jestem Kraków, bo wierzę, czuję, jestem o tym głęboko przekonany, że Kraków to europejskie, otwarte, historyczne, zabytkowe, pełne dobrej energii miasto. Jestem Kraków, gdy wchodzę na krakowski rynek od Siennej, mijam pomnik Adama, zadzieram głowę do góry i patrzę na dwie wieże Mariackiego. Nigdy nie mogę zapamiętać, która jest wyższa, czy lewa, czy prawa. Potem słucham muzyki rynku, czuję jego dobrą energię. Wychodzę z niego przez Szczepański. Oczywiście wolałbym, żeby na rynku nie było czuć zapachu skwierczącej kiełbasy z drewnianych but. Jestem Kraków, gdy siedzę w krakowskim tramwaju, tym klimatyzowanym, Bombardierze. Warszawa takich nie ma. Jestem Kraków, gdy jestem na plantach o każdej porze roku, bo zimą czy latem planty mają to coś. Jestem Kraków, gdy jadę rowerem miejskim. Oczywiście dlatego, żeby uniknąć korków, no ale zawsze to rower miejski. Jestem Kraków i oczywiście jest w tej beczce miodu łyżka dziegciu. Jestem Kraków i od kilku lat łudzę się, że powstanie w końcu parking typu Park and Ride na północy miasta i nie będę musiał się czuć jak intruz, gdy wjeżdżam do mojego miasta samochodem spod krakowskiej wsi. Poeta Gałczyński pisał, że zaczarowana dorożka, zaczarowany dorożkarz, zaczarowany koń. Jestem Kraków i już wiem, że to nie do końca prawda, bo ta dorożka wcale nie taka zaczarowana, tylko może komercyjna. I jestem Kraków, bo wiem, że moje miasto staje się coraz bardziej znane ze słowa smog niż słowa smok. No ale żyję nadzieją, że może będzie lepiej. Jestem dumny, że moje miasto powiedziało stop węglowi, mimo wszystkich tendencji, które panują naokoło. Jestem Kraków. Jestem pełen optymizmu i wychodzę na pole.